Przekonania to subiektywne opinie i wyobrażenia o życiu, rzeczywistości, ludziach, których spotykamy, i o nas samych. Są w nas tak mocno zakorzenione, że uważamy je za coś niepodważalnego i oczywistego. Kształtują one naszą codzienność. Niestety, często w negatywny sposób. Jak wyrwać się z negatywnego działania własnych myśli? Zapraszamy na odcinek, w którym poznasz szkodliwe przekonania, które utrudniają ci życie. I podpowiedzi, jak sobie z nimi radzić. Zapraszamy. Ona, lady ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Zanim zaczniemy odcinek, gorąco zachęcamy cię do odwiedzenia naszego konta na Instagramie lub dołączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się kadrami i radami z naszej codzienności. Jeśli lubisz nasze treści, zapraszamy do zasubskrybowania razem lepiej w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów lub na YouTube. A teraz przechodzimy do odcinka. Na samym początku, może powiedzmy sobie kilka słów na temat tego, skąd w ogóle biorą się przekonania. Po pierwsze, ogromny i chyba największy wpływ ma na to nasze wychowanie. To, gdzie, kiedy, przez kogo, w jakim środowisku, w jakim otoczeniu wzrastamy, ma bardzo duży wpływ na to, jakie są nasze przekonania. Dużo przekonań pojawia się też w przysłowiach i porzekadłach, które często zupełnie bezmyślnie powtarzamy przez całe nasze życie. Własne doświadczenia. To tu bardzo często wyrabiamy sobie opinie na temat czegoś lub kogoś na podstawie tylko i wyłącznie własnego, często jednorazowego doświadczenia. Również inne osoby, które pojawiają się w naszym życiu, dzielą się z nami swoimi przekonaniami i część z nich z nami zostaje. Zwracajmy dużą uwagę na to, co i w jaki sposób mówią nasi przyjaciele, współpracownicy czy rodzina. Na świecie możemy spotkać się z tysiącami bądź nawet dziesiątkami tysięcy różnych kultur. Każda z tych kultur ma jakieś swoje obyczaje, ma swoje przekonania, które zostają z nami na długie lata lub nawet na całe życie. Po co są nam więc przekonania? Niewątpliwie dają one nam poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności poczucie, że rozumiemy ten świat i potrafimy się w nim odnaleźć, a także odpowiednio funkcjonować. Przekonania dają też nam możliwość porządkowania naszej rzeczywistości i upraszczania jej. Możemy w pewien sposób zautomatyzować pewne procesy, dzięki czemu możemy zaoszczędzić bardzo dużo naszej życiowej energii, którą możemy poświęcić na coś innego. Przygotowując się do tego odcinka i rozmawiając o nim, wymienialiśmy się przekonaniami, które odkryliśmy w naszym życiu, które nie zawsze działały na naszą korzyść, a wręcz przeciwnie, często sprawiały, że było nam o wiele trudniej. I teraz podzielimy się z wami listą tych przekonań, omówimy każde z nich w kilku słowach, i też jesteśmy super ciekawi, czy wy je podzielacie, czy może wręcz przeciwnie, zupełnie z nimi. Się nigdy nie spotkaliście i nigdy tak nie myśleliście. Ja bym chciał tutaj dodać, że to są przekonania, które udało nam się tak wymyśleć, wydobyć z siebie podczas tak naprawdę dwóch rozmów, dwóch spacerów, które odbyliśmy, ale tych przekonań zapewne jest dużo, dużo więcej i wielu z nich. Nie zdajemy sobie do dnia dzisiejszego sprawy i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zdamy sobie z nich sprawę. Ale myślę, że warto takie rzeczy poruszać i warto o takich rzeczach rozmawiać, bo być może słuchając tego odcinka, nagle jedno z tych przekonań trafi u was na jakieś takie pole, na jakąś taką przestrzeń, w której powiecie: O kurde, faktycznie też tak mam, a zupełnie o tym nie myślałem, czy nie myślałam. Pierwsze przekonanie, które mamy na liście, to wzbogacić się można tylko ciężką pracą. Nie można zarabiać bez wysiłku. I uświadomienie sobie go przyszło mi w trakcie czytania książki zaradna finansowo Justyny Kwiatkowskiej. I właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy, które przychodzą mi łatwo, ja traktuję jako coś zupełnie naturalnego, coś, co każdy może robić. Podczas gdy w rzeczywistości jest zgoła inaczej. Taką umiejętność, jak na przykład strategiczne myślenie, które ja mam na drugim miejscu w teście talentów Galupa, ma bardzo mało osób, około 20%. To jest tylko jedna piąta całej populacji, która zrobiła to badanie. Naprawdę niewiele osób. Wydawało mi się, że wszystkim z taką łatwością przychodzi właśnie organizowanie różnych procesów. I w związku z tym nie mogę mieć takiej oferty w swojej y, firmie i na niej zarabiać, no bo kto będzie chciał za to płacić? Natomiast zrobiłam kilka kroków, żeby tę ofertę wprowadzić. Zrobiłam też kilka testowych usług właśnie w takim zakresie planowania strategii biznesowej i marketingowej dla twórców internetowych, i dostaję ogromnie pozytywny feedback. I z drugiej strony przychodzi mi to naprawdę z lekkością i przyjemnością. I oczywiście przygotowuję się do tych spotkań, ale nie robię tego w takich bólach jak na przykład pisanie postów. Więc zmieniam to moje przekonanie. Trudno się z niego wychodzi, bo przecież przez całe życie słyszałam, że pieniądze nie rosną na drzewach i trzeba się natrudzić, żeby je zarobić. A tu znienacka taka odmiana. U mnie to przekonanie też do pewnego momentu funkcjonowało, natomiast w nieco inny sposób, bo to było tak, że ja myślałem, że po prostu tylko i wyłącznie jak się będę zaharowywał na śmierć, e, ciężka praca, codziennie będę wracał do domu urobiony po łokcie, to nie musiała być praca fizyczna, to chodziło po prostu o ilość pracy, o to, jak bardzo jestem zajęty, jak bardzo muszę poświęcać się dla pracy to inaczej pieniędzy dużych nie zarobię, czy w ogóle nie zarobię pieniędzy, a to też zupełnie nie jest prawda, bo bo ile nie pracuje się w systemie na akord, to często w pracy biurowej, taką jaką ja wykonuję, to, że posiedzę dwie godziny dłużej w pracy, to nikt mi za to ekstra nie zapłaci. Z tym przekonaniem, że skoro coś przychodzi mi łatwo, to inni też tak mają. Wiąże się jeszcze jedna rzecz, że my czujemy się zupełnie przeciętni z bardzo unikalnym zestawem cech i talentów, które mamy. I dopiero właśnie zrobienie testu Galupa i praca z Klaudią Kałążny nad badaniem DISC for D otworzyła mi oczy, że wcale to tak nie wygląda i nie jestem przeciętna. Tylko sama muszę to zauważyć, i sama muszę się nauczyć o tym mówić i myśleć o sobie właśnie w taki sposób, że umiem robić naprawdę świetne rzeczy i one nie są przeciętne. Jednym z największych takich negatywnych przekonań w moim życiu było to, że moje poświęcenie dla jakiegoś związku wystarczy do tego, żeby było dobrze. I że jeżeli ja tylko będę dawał od siebie maksimum i że będę robił wszystko, poświęcał wszystko i wszystkich, co tylko mam, żeby w związku było dobrze, to będzie dobrze. Otóż nie. To przekonanie dość w prostej linii wynika z takiego bardzo powszechnego w polskiej kulturze przekonania, że cierpienie uszlachetnia i cierpienie w ogóle jest super cool. Otóż no nie jest i to przekonanie o, o byciu szlachetnym poprzez cierpienie, to w ogóle moglibyśmy pewnie osobny odcinek nagrać tylko i wyłącznie o tym, ale chciałbym się tutaj skupić tylko na tym aspekcie, jeśli chodzi o związki, że przerobiłem dość bolesną lekcję w życiu, że to tak nie działa i że jak to było w piosence Budki Suflera, do tanga trzeba dwojga. W związku są zazwyczaj dwie osoby i to obie te osoby są odpowiedzialne za to, jak sytuacja w tym związku wygląda? W momencie, gdy przepracowałem to przekonanie i uzmysłowiłem sobie, jaki wpływ ma to na moje życie, to nauczyłem się stawiać pewne granice i nauczyłem się też samemu wymagać, bo ja nie żyję dla kogoś, tylko żyję z kimś. I ja jako osobna jednostka, jako człowiek, mam też jakieś swoje potrzeby. Chciałbym, żeby te rzeczy były również szanowane i w pewien sposób przez mojego partnera czy partnerkę, może nie tyle, że zaspokajane i że to jest ich obowiązek, ale być może to, żeby po prostu były widziane, były dostrzegane i gdy ten partner, partnerka może, to że pomaga, wspiera, buduje i otacza miłością, a nie tylko żąda i wymaga. To ja dodam jeszcze w takim y, szerszym kontekście, że cierpienie nie uszlachetnia i cierpienie nie wzmacnia człowieka. Cierpienie zostawia rany, cierpienie zostawia traumy i to dopiero praca z nimi, ciężka, trudna, mozolna, praca, którą odsuwamy od siebie jak najdalej i bardzo często nigdy nie chcemy się do niej zabrać, sprawia, że stajemy się silniejszymi ludźmi, ale Możemy się stawać silniejszymi ludźmi nie przez cierpienie, i możemy być szczęśliwi bez tego elementu cierpienia, i możemy być wdzięczni i uczyć się wdzięczności, zupełnie nie doświadczając straty. W związku z tym, cała ta martyrologia, na której oparta jest nasza kultura i w dużej mierze religia, nie służy nam i warto się nad tym zastanowić. Jedno z ciekawszych przekonań to to mówiące o liczbie posiadanych książek w stosunku do inteligencji człowieka, czyli że im ktoś jest inteligentniejszy, tym ma więcej książek. Ja bym się chciał zapytać, czy te w formie cyfrowej też się liczą, czy nie? Oczywiście, że nie. To są książki fizyczne wystawione w wielkiej biblioteczce. No, sami sobie zdajecie teraz sprawę z tego, jak śmieszny jest to koncept. O inteligencji człowieka świadczy... Liczba przeczytanych książek, ale o wiele bardziej świadczy liczba doświadczeń i to, co z nich się nauczył, ponieważ, mój ulubiony ostatni cytat: 20 lat doświadczenia to nie jest to samo, co rok doświadczenia powtórzony 19 razy. Bardzo często spotykane przekonanie to to, że aby cokolwiek zrobić, to trzeba być w tym najlepszy. Nie porywaj się z motykiem na słońce, mówili nasi rodzice i dziadkowie. Pamiętacie? Kiedyś przeczytałem, że w krajach azjatyckich ludzie bardzo, bardzo wstydzą się mówić po angielsku, dopóki nie osiągną w tym angielskim takiej perfekcji, że będą naprawdę mówić perfekcyjnie po angielsku. Tylko, że jak się nad tym zastanowić, to perfekcji w mówieniu obcym językiem, zresztą jakimkolwiek językiem, nie osiągniemy, jeżeli nie będziemy go używać. Nie będziemy go używać w takich życiowych, naturalnych sytuacjach, bo Myślę, że każdy z Was, kto przez dłuższy okres czasu miał do czynienia z jakimkolwiek językiem obcym w takiej codziennej sytuacji, zdaje sobie doskonale sprawę, że to, czego uczymy się na lekcjach języka obcego, te wszystkie ćwiczenia gramatyczne, językowe, w podręcznikach, jakieś tam odsłuchy z kaset, to wszystko jest super, bardzo fajnie, ale to nigdy nie zastąpi i nigdy nie będzie tak, nawet w połowie tak dobre. Jak po prostu rozmowa z native speakerem, albo rozmowa po prostu z człowiekiem w danym kraju, który mówi tylko w tym języku, i gdy staracie się opowiedzieć mu coś, a wasze słownictwo jest no nie aż tak bogate, żeby powiedzieć każde słowo, które chcecie powiedzieć, no to tutaj być może was trochę ręce będą boleć od tego mówienia i machania, gestykulowania, pokazywania. Ale najważniejsze jest to, żeby się dogadać. I to jest coś, czego ja się nauczyłem w Wielkiej Brytanii, że nawet dzisiaj, nie znam wszystkich słów, nawet dzisiaj po tych prawie sześciu latach mieszkania tutaj i, na, i obcowania na co dzień z Brytyjczykami, z ludźmi z innych krajów, z innych narodowości, którzy też posługują się tym językiem, nikt tak naprawdę nie mówi idealnie. Nikt nie robi tego idealnie. A Brytyjczycy to już są w ogóle ostatni, żeby to robić idealnie. I najważniejsze jest to, żeby się dogadać, a czy zrobimy to w sposób idealny, podręcznikowy, czy nie, to już jest sprawa drugą albo nawet trzeciorzędna. Dlatego nie trzeba czegoś robić perfekcyjnie, żeby to można było robić. Bo żeby dojść do tej perfekcji, to trzeba to robić, robić, szlifować, trenować, i jak mówi przysłowie, praktyka dopiero czyni mistrza. Kiedy następnym razem wasz wewnętrzny perfekcjonista podpowie Wam, że. Aby coś robić, musisz być w tym najlepszy, lub najlepsza, odpowiedzcie mu, że aby być w czymś najlepszym, to najpierw trzeba wiele razy zrobić coś bardzo źle, bo tylko na doświadczeniach i błędach możemy się uczyć i poprawiać, i dążyć do perfekcji, jeśli nam na niej zależy. Nie zasługuję na i tutaj możemy wstawić wiele różnych rzeczy miłość, szacunek, szczęście, bogactwo cokolwiek. Tak, to prawda. Wiele osób, z którymi się na co dzień spotykamy, jest w złej pracy, jest w związkach, w których nie są szczęśliwi i nic z tym nie robią, oprócz narzekania, ponieważ w głębi duszy czują, że taki powinien być ich los. A to nie jest prawda. Każdy i każda z nas zasługuje na to, aby być szczęśliwymi, na to, aby uśmiechać się, na to, żeby cieszyć się każdym dniem, na to, żeby wykonywać swoją pracę z radością. Nie mówię, że ona zawsze będzie super łatwa i przyjemna, ale niech nie będzie taka, że na samą myśl o niej będzie nam się odechciewało żyć. Nie mówię, że w każdym związku zawsze będą ptaszki, serduszka i randki pełne miłości, bo pewnie zdarzą się również trudniejsze dni. Natomiast nawet w czasie tych trudniejszych dni powinniście czuć się kochani, szanowani i wspierani. To jest bardzo podstępne przekonanie, które przybiera przeróżne formy. Odwołuje się do wielu przekonań, o których już wspomnieliśmy, i jeszcze do kilku, o których wspomnimy. I potrafi tak totalnie zablokować człowieka na wyrwanie się z tego letargu, że być może będzie potrzebna tutaj pomoc jakiegoś specjalisty, żeby w ogóle człowieka wyrwać z tego, tego stanu, tego marazmu. A jest to bardzo potężne przekonanie, które potrafi naprawdę nieźle rozrabiać. Pieniądze szczęścia nie dają? No bullshit. Pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa, a moim zdaniem bez poczucia bezpieczeństwa nie ma szczęścia, ponieważ zawsze będziemy się trochę martwić przyszłością, zawsze będziemy się trochę martwić tym jutrem, które na nas czeka, jest niepewne. Jakby, oczywiście za pieniądze nie można kupić szczęścia, natomiast można zapewnić sobie wiele różnych dziedzin życia, albo je ułatwić na tyle, żeby czuć się bezpiecznie. A dzięki temu i szczęśliwie, bo szczęście to nie jest rzecz, która się składa tylko z jednego elementu. To jest rzecz, na którą się składają tysiące małych trybików, i na przykład, tak jak Judyta wspomniała, poczucie bezpieczeństwa takiego finansowego nie musieć martwić się o to, że na przykład nie mamy co włożyć do garnka albo nie mamy za co zapłacić rachunków, no to. O ile już nam jest łatwiej w życiu, a jeżeli mamy jeszcze jakieś na przykład oszczędności, mamy zbudowaną poduszkę finansową i nie boimy się tego nawet, że stracimy pracę, bo mamy na przykład odłożone na pół czy cały rok życia bez dochodu, to wyobraźcie sobie, jaki poziom komfortu, jaki poziom takiego relaksu nagle następuje w życiu. Więc szczerze, nie mając pieniędzy albo będąc jeszcze zadłużonym, bo takie sytuacje też były w moim życiu, czułem się nieszczęśliwy. Natomiast teraz, mając poduszkę bezpieczeństwa, nie odczuwam już takiego poziomu stresu związanego z moją sytuacją finansową. A to, że dzisiaj o sobie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, to nasza sytuacja finansowa jest bardzo dużym składnikiem tego. Mi też przychodzi do głowy to, że jak dużo czasu i życiowej energii zabiera nam właśnie takie zamartwianie się o sytuację finansową. Czasu i energii, którą możemy wykorzystać na zupełnie inne rzeczy, kiedy te podstawowe środki do życia mamy zapewnione, z lekką nadwyżką. I tutaj wchodzi kolejne przekonanie, które mówi, że duże pieniądze są powodem stresu. Bo duże pieniądze to komplikacje, kłopoty, za duża odpowiedzialność, strach przed tym, że ktoś zostanie okradziony. Tak. To mi się to włącza. Czasem. Bo, bo nie mamy już wielu wartościowych rzeczy, ale na przykład teraz kupiliśmy rower i, i znowu mi się to odpaliło, że ktoś nas okradnie, bo mamy wartościowy rower. I tutaj znowu wchodzi poczucie bezpieczeństwa, czyli ja cały na biało i mówię. Mamy ubezpieczenie od kradzieży domu, więc jeżeli coś by nam skradziono, to mamy to ubezpieczone. Więc można pozbyć się takiego stresu poprzez na przykład ubezpieczenie domu od kradzieży, czy od pożaru, od innych różnych nieszczęśliwych wypadków. Kolejne przekonanie: nie mam talentu ani pasji, mam słomiany zapał, nigdzie nie dojdę. I tutaj moi przyjaciele i znajomi skutecznie mnie wyleczyli z tego przekonania, bo ja bardzo często, nawet chyba w odcinku o tym, co byśmy zrobili, gdybyśmy wiedzieli, że na pewno nam się uda, to ja powiedziałam, że dokończyłabym te wszystkie niezakończone projekty, które kiedyś zaczęłam albo wymyśliłam. Natomiast teraz, kiedy robię to badanie Disks4D i tam częścią jest właśnie rozmowa ze znajomymi przyjaciółmi na temat tego, jak oni nas postrzegają z zewnątrz, to niemal wszyscy napisali, że oni uważają mnie za bardzo konsekwentną osobę, która dąży do celu i dopnie swego, nawet jeżeli coś zajmie dużo czasu i robi się to małymi krokami, że się nie poddaje. I dla mnie to było wielkie wow. Bo zapytałam osoby, które są naprawdę mi bliskie, które naprawdę dobrze mnie znają, i to było coś takiego, czego się zupełnie w tych ankietach nie spodziewałam. Ja tylko dodam, że to, że ktoś może myśleć, że nie ma żadnych talentów, to nie jest prawda. Bo każdy człowiek ma jakiś talent do czegoś. Ktoś mógł tego talentu jeszcze nie odkryć i po prostu nie wie, że taki ma, bo nigdy nie miał sposobności do tego, żeby w ogóle spróbować robić. Coś, co jest w zgodzie z jego naturalnymi talentami, z którymi się ta osoba urodziła. Ale są na to sposoby, są na to pewne testy, pewne narzędzia, które pomagają odkryć takie rzeczy, lub przynajmniej naprowadzić kogoś na ścieżkę, na której będzie w stanie odkryć te talenty. Kto płaci, ten decyduje. Bardzo często w związkach może się zdarzyć tak, że ktoś, kto Aktualnie na przykład zarabia jako jedyna osoba w takim związku albo zarabia więcej, będzie próbować dyktować warunki gry i tego co robimy gdzie, jak, kiedy i dlaczego. Tylko dlatego, że ma po prostu jakby w swoim portfelu więcej pieniędzy. Więcej na temat tego typu zachowań mówiliśmy w odcinku numer 30, czyli o przemocy finansowej, ale poruszaliśmy też. Co nieco ten temat z nieco innych kątów w odcinku numer 86 o finansach w związku oraz króciutko na ten temat mówiliśmy w odcinku numer 88, czyli kiedy zamieszkać razem. Naszym zdaniem to nie powinno być tak, że jeżeli jedna osoba w związku zarabia więcej, to ma jakby więcej głosów i na zasadzie Głosowania, ja zawsze mam więcej głosów, więc robimy tak, jak ja chcę, bo ja przynoszę więcej pieniędzy. Jakby partnerstwo nie polega na czymś takim i jeżeli chodzi o, o w ogóle o sprawy takie rodzinne, to to w ogóle nie powinno jakby stanowić karty przetargowej. Uważam, że to są takie zachowania, które mają znamiona dość mocno przemocy finansowej i kontrolowania drugiego człowieka na, na zasadzie, ja mam hajs, to ja decyduję. Jakby no, no nie. Myślę, że powinno to wybrzmieć. Decyduje ten, na którego życie będzie miała wpływ dana decyzja, niezależnie od zawartości portfela. I jeżeli decyzja ma wpływ na życie więcej niż jednej osoby, to trzeba rozmawiać, wymieniać się argumentami, wątpliwościami i szukać takiego wyjścia z sytuacji, w którym każda zainteresowana strona będzie czuć się komfortowo. Kolejne powiedzonko, które słyszało całe nasze pokolenie, i na szczęście coraz bardziej i coraz odważniej z nim zrywamy: czyli dzieci i ryby głosu nie mają. Mają. Dzieci są ludźmi, dzieci mają uczucia, dzieci mają emocje, nie musimy ich wcale rozumieć, chociaż jako osoby dorosłe powinniśmy, przynajmniej się starać. Dzieci należy szanować. Należy traktować z miłością i wsparciem i zrozumieniem, i nigdy nie dawać im odczuć, że znaczą mniej niż dorosły człowiek. Z takiego powiedzonka, które powtarza się dzieciom, wyrastają dorośli, którzy mają poczucie, że nie mają żadnego wpływu na swoje życie, że wszystko jest poza ich kontrolą i tkwią również w takich nieszczęśliwych, trudnych dla siebie sytuacjach. Nie wierzą w to, że są w stanie coś zmienić. Zawsze musisz być zadowolony. Uśmiechnij się. To jest przekonanie, które wiele osób postrzega jako coś absolutnie dobrego. Co, takie mówienie do kogoś, że dlaczego jesteś taki smutny, dlaczego jesteś taka smutna? No wyżej się uśmiechnij. Próbuje się narzucić komuś sztuczny uśmiech, sztuc sztuczną emocję, która nie istnieje tylko po to, żeby samemu poczuć się lepiej, że wszystko jest w porządku. Naprawdę nie rozumiem tego, że niektórzy próbują kogoś uszczęśliwić, mówiąc do niego, żeby się czy do niej, żebyś tylko uśmiechnął, jakby jeżeli ktoś jest w smutku, w bólu, w cierpieniu, ta osoba potrzebuje wyrazić te emocje, ta osoba potrzebuje przeżyć te emocje. To nie jest zgodne z, jakby z tą emocją, żeby siedzieć w jakimś uśmiechu i udawać, że wszystko jest w porządku, jeśli nie jest w porządku. To jest też taka próba uniku problemu, un, próba uniku konfrontacji z tym, że zamiast faktycznie udzielić jakiejś sensownej, konkretnej pomocy temu człowiekowi, która często wiąże się z jakimś, no choćby trudną rozmową, to łatwiej jest powiedzieć, no weź, że się uśmiechnij. I ja bardzo często się spotykam z czymś takim w moim miejscu pracy, i już odbyłem kilka rozmów na ten temat, że nie życzę sobie, żeby ktoś tak do mnie mówił. Bo jeżeli ja jestem aktualnie zestresowany jakąś sytuacją, albo jestem zły, albo jestem smutny, to ja potrzebuję przeżyć i doświadczyć tej emocji. I jeżeli komuś się nie podoba to, że moja mina. Nie jest uśmiechnięta i nie mam banana od ucha do ucha, to to jest problem tej osoby, a nie mój. I ja jestem człowiekiem, a nie robotem. I to, że ktoś mm, lubi taką, wiecie, propagandę sukcesu, chodzić y, po biurze, poklepywać ludzi sukcesu, i mówisz mówić, jesteś najlepszy, jesteś zwycięzcą, y, wszyscy jesteśmy zwycięzcami, wszyscy jesteśmy najlepsi, no to jakby go for it, ale ja się nie wpasowywuję w takie schematy. I mnie naprawdę to dotknęło ostatnio bardzo mocno, gdy ktoś tak do mnie powiedział. Później z tą osobą, już tak, wiecie, nie przy, przy wszystkich w biurze, tylko już tak na osobności, porozmawiałem i wytłumaczyłem swój punkt widzenia i poprosiłem, żeby ta osoba więcej tak nie robiła, przynajmniej w, w stosunku do mojej osoby, bo ja uważam to za bardzo nie na miejscu. Ta osoba oczywiście przyznała mi rację, powiedziała: Przepraszam, nie zdawałam sobie w ogóle, czy nie zdawałem sobie w ogóle sprawy z czegoś takiego. I okej, okay, jak tak to przedstawiłeś, ma to sens, w porządku. I doceniam to, naprawdę, że, że to dotarło. Także dajmy ludziom być ludźmi i przeżywać emocje wtedy, kiedy należy je przeżyć, takimi, jakimi są. Wykonałam trening, zrobiłem ćwiczenia, więc teraz mogę sobie pozwolić na słodycze, przekąski czy jakąś inną przyjemność. Otóż nie. Po pierwsze, w ten sposób robimy sobie bardzo złą relację z jedzeniem, bo ono staje się dla nas jakąś nagrodą. A jedzenie jest jedzeniem. Jedzenie ma nam dostarczać paliwo do organizmu, a przy okazji może dawać nam przyjemność, na którą nie trzeba sobie niczym zasługiwać. A po drugie, nie jesteśmy tresowanymi zwierzątkami, żebyśmy na tak podstawowe rzeczy jak jedzenie musieli sobie zasługiwać. Całe życie pod górkę. Mógłbym o tym napisać książkę na podstawie mojego życia. O tym, jak to po prostu za każdym razem życie rzuca nam kłody pod nogi, a my biedni musimy wspinać się pod tą górę jak syzyf. To nie jest prawda. My sami często... Własnymi decyzjami wprowadzamy się w pewne sytuacje. Przykładowo, moja praca. Jest pewna grupa współpracowników, z którymi niestety muszę współpracować, bo nie mam innego wyjścia, a którzy nie są najlepsi w tym, co robią i nie dostarczają rezultatów w taki sposób, w jaki by się od nich powinno oczekiwać. I ja z tego tytułu w mojej pracy po prostu w cudzysłowie cierpię. Niestety, pomimo moich usilnych prób, nic się nie zmieniło, więc. Nie jestem w stanie nic zrobić, oprócz tego, że mogę sobie zmienić pracę, jak mi się nie podoba. Ale przecież mogę też cały czas narzekać i pod nosem wyzywać, jak to mi w życiu ciężko, trudno, i cały wszechświat sprzeciw się przeciwko mnie, żeby tylko dopiec mi w życiu. A mogę faktycznie zmienić tą pracę i. Iść pracować gdzie indziej, gdzieś, gdzie nie będę miał takich problemów, lub po prostu zaakceptować zaistniałą sytuację i powiedzieć sobie, no trudno, ludzie po prostu jacy są, tacy są, trudno, na pewnych ludzi mam wpływ, na pewnych ludzi nie mam wpływu i nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Więc żeby siebie nie denerwować, żeby siebie nie frustrować, to chyba najlepszym rozwiązaniem jest, zaraz po tym, jak ewentualnie nie uda nam się znaleźć nowej pracy, zaakceptować tę sytuację. Przebrnęliśmy przez naszą listę 15 przekonań, które my odkryliśmy i które nam nie służyły w życiu, i już na koniec mamy dla Was kilka porad na temat tego, jak sobie z nimi poradzić. Po pierwsze, trzeba sobie powtarzać i uświadamiać, że przekonania nie są ani faktem, ani obiektywną prawdą, nie są rzeczywistością. Są jedynie często nieudolną próbą jej zrozumienia, i im szybciej sobie uświadomimy, że. To nie jest obiektywna prawda, tylko nasz sposób myślenia o danej sytuacji, tym łatwiej będzie nam zmienić ten sposób myślenia. Warto zastanowić się i uświadomić sobie, co sprawiło, że przyjęliśmy to przekonanie jako swoje. Bardzo często taka diagnoza tego, skąd to się wzięło, pozwala na to, żebyśmy pozbyli się takiego przekonania, żebyśmy jakby zrewidowali nasz pogląd na to, jak wygląda. Świat w miarę obiektywnie, nie patrząc na niego tylko przez pryzmat tego jednego zdarzenia, tego jednego doświadczenia, a wziąć pod uwagę większą całość. Warto się zastanowić, od kogo usłyszeliśmy kiedyś to przekonanie, w jakich okolicznościach naszego życia, w jakiej sytuacji, pomyśleć, jak długo my tak myślimy i tak bardziej świadomie podchodzić do tego tematu. Starajcie się też zmieniać sposób mówienia o tych przekonaniach. Na przykład kiedy mamy to ostatnie całe życie pod górkę i ono się pojawi w waszej głowie, to postarajcie się poszukać tych sytuacji w życiu, których poszło wam naprawdę super i bez komplikacji. Często przyjmujemy je jako coś oczywistego, coś, co, że tak powinny działać rzeczy. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, że za cokolwiek się nie bierzemy, to na pewno... Wiąże się to z wychodzeniem ze strefy komfortu, z uczeniem się nowych rzeczy, a te bywają na początku trudne. Te na początku wymagają prób i błędów, natomiast nie jest tak, że wszystko w naszym życiu idzie pod górkę. Wiele rzeczy się udaje i mamy wiele podwodów do tego, by być szczęśliwymi i wdzięcznymi. Umysł człowieka to jest taka niesamowita maszyna, która potrafi skupiać swoją uwagę bardzo często na tych złych, nieprzyjemnych, Negatywnych rzeczach, które może dlatego, że one po prostu posiadają często taki nieco mocniejszy ładunek emocjonalny dla nas niż te rzeczy przyjemne, nasze myśli często się przyciągają do tych właśnie rzeczy. I fajnym ćwiczeniem jest to, że w tym momencie, kiedy to się zadzieje, to spróbować sobie pomyśleć o czymś przyjemnym, jakby takim przeciwieństwie, wymyśleć sobie przeciwieństwo tego, tego złego, co się wydarzyło. Na przykład, wszystko w moim życiu idzie gładko i lekko. Dokładnie. I w momencie, gdy przyjdzie Wam przeświadczenie, całe życie pod górkę, to świadomie pomyśleć sobie, wszystko w moim życiu idzie gładko i lekko. I ja wiem, że po jednym razie to się nie zmieni, po jednym razie się nic nie zadzieje, ale pamiętajcie, że każde przekonanie nie powstało tylko po pomyśleniu sobie tej frazy raz. To były ileś tam setki, może tysięcy razy powtórzone frazy, które się po prostu wryły w naszą świadomość i później działają, mają na nas wpływ. Więc tak samo możemy to zrobić w sposób odwrotny. Jeżeli wystarczająco dużo razy powtórzymy sobie to wszystko w moim życiu idzie gładko i lekko, to prędzej czy później my w to uwierzymy, że tak jest. I to nie będzie znaczyło, że nagle wszystko w naszym życiu będzie szło łatwo i gładko, bo dalej będą rzeczy, które będą nam pod górkę. Ale łatwiej dzięki temu zauważymy te, które poszły łatwo, a te, które poszły trudno, po prostu powiemy, no, no trudno, no, zdarza się, ja idę dalej. Nie będziemy już z tego tytułu rozpaczać. Po prostu rzeczy dalej się będą działy, ale nasze nastawienie do tych rzeczy się zmieni. I my po prostu dzięki temu odzyskamy taki pozytywny vibe. Kiedy tak parafrazujecie te przekonania, pamiętajcie, aby używać czasu teraźniejszego i pozytywnych słów. To jest bardzo ważne dla naszego mózgu, żeby się karmić tymi dobrymi słowami. Warto szukać nowych doświadczeń, takich, które będą zaprzeczeniem tezy. Świadomie wybierać takie sytuacje, aranżować je, znajdować się w nich, dążyć do nich, być w nich z otwartością umysłu po to, żeby. Doświadczyć czegoś, co zaprzeczy naszemu istniejącemu przekonaniu, po to, żebyśmy mogli na własnej skórze doświadczyć tego, że o kurde, no myliłem się. Całe życie się myliłem. To nie jest zawsze tak. Owszem, może czasami, ale nie zawsze. Takie doświadczenie może być bardzo otwierające. Pamiętajcie też o tym, że zmiana poglądów to nie jest nic złego i nie jesteśmy krowami, które przez całe swoje życie lubią trawę. A może jest to po prostu krzywdzący stereotyp o krowach? Tego nie wiem. Natomiast jako ludzie mamy prawo zmieniać swoje przekonania i mamy prawo zmieniać swoje poglądy, ponieważ uczymy się nowych rzeczy, doświadczamy nowych rzeczy. Zwiększa się nasza wiedza, zwiększa się liczba osób, z którymi na co dzień jesteśmy i które pokazują nam inną perspektywę. I w zasadzie taka zmiana poglądów to. Jest to dobra rzecz, ponieważ ona świadczy o tym, że jesteśmy otwarci, nie jesteśmy zasklepieni, nie jesteśmy zamknięci, a wręcz przeciwnie, z otwartością i z chęcią do nauki nowych rzeczy podchodzimy do życia. Pokazuje to też, że jako istoty ewoluujemy, że idziemy naprzód, że w jakiś sposób się rozwijamy. Gdybyśmy od urodzenia do śmierci żyli z tymi samymi przeświadczeniami, z tymi samymi poglądami, to znaczyłoby, że w żaden sposób nie posunęliśmy się jako jednostka, czy nawet jako społeczeństwo do przodu. Pamiętajcie też, że pozbywanie się takich krzywdzących, niekorzystnych przekonań jest. Drogą człowieka do wolności jest drogą człowieka do rozwoju, do świadomości, do zmian, do lepszego życia. I w taki sposób warto traktować tę pracę, którą należy wykonać i włożyć w zmianę przekonań. A na koniec chcemy Was zostawić z takim małym ćwiczeniem: zastanówcie się nad pozytywnymi przekonaniami, które macie w swoim życiu. I podzielcie się z nami nimi w wiadomościach na Instagramie albo w komentarzach. Jesteśmy bardzo ciekawi. Też chętnie zrewidujemy, co my myślimy na dany temat. To, to jest w ogóle super otwierające takie doświadczenie, bo nam zapewniło to kilka naprawdę fajnych, głębokich rozmów, takich, w których się jeszcze lepiej poznaliśmy. Do zobaczenia na Instagramie. Dobrego piąteczko. Szufla. No dobrze, że powiedziałaś, nie śmieję się, po prostu ta budka suflera mnie zaskoczyła. No. <laughs> nie że z ciebie. Dobrze, mogę powiedzieć bez tego. Nie, no, <laughs> na pewno będą się nasi słuchacze rozbawią w tym trudnym temacie, więc zostawiły budkę to jest, przepraszam, że ci przerwałam. Jak zjesz worek cukierków, to dostarczysz tyle kalorii, że nie będziesz w stanie tego spalić, choćbyś 24 randowe ćwiczyła. A, okay. o to dobrze. No. Tego nie zrozumiałam, myślałam, że da się tyle ćwiczyć, żeby spalić. No nie, nie, no na przykład. Człowiek ja nie jest... wiem ile trzeba. Ćwiczyć, nie, nie mam. No Pysia, no żeby spalić na przykład jednego pączka, to musisz na przykład biegać przez tam ponad 30 minut. No, co no to przecież właśnie. Może... No to teraz wyobraź sobie, że masz 24 godziny, więc 48 pączków byś była w stanie w 24 godziny spalić. No to nie jesteś w stanie zjeść 48 pączków w co W sensie... Dasz radę. No, ale nie na raz tak, żeby wiesz. No, ale nie dasz rady przez 24 godziny non-stop i jedząc przy tym no, 48 pączków. No, to prawda, chciałabym zrobić jakieś spanku w innym czasie. No, to właśnie pr... zredukować liczbę po. Tym. Na przykład wszystko w moim życiu idzie ła łatwo... A, a. Gładko. Do usłyszenia i do zobaczenia na Instagramie. Miłego piąteczku. O miłego piąte <laughs> drogi jaki bulwers we mnie powstał. <laughs> Albo tak na mnie spojrzałeś przed tym miłym piąteczkiem i ja się nie wiedziałam, co ty chcesz, czy chcesz, czy chcesz coś dodać i wiesz. Chciałem, ale to powiedziałeś w ostatnich słowach o tym, że się poznaliśmy lepiej. Aha. No chciałem, to chciałem powiedzieć, tak ładnie powiedziałeś. Gdzie mnie to Dotyka okay. <laughs> To wszystko dziękuję.